James Bond był człowiekiem, czy jest, bo wciąż żyje, chociaż w różnych postaciach, niezwykłym. Rzadziej zmienia samochody niż kobiecy. Tak naprawdę zmieściliśmy się wszyscy w jednej sekundzie. Ważna informacja, Patryk mieści się w jednej sekundzie. Gratulujemy Kai oczywiście, chociaż też trochę współczujemy. Ale wracając do samochodów. To przypomina mi się oczywiście taka stara anegdota. Dlaczego kobiety, jak cofają samochodami, to zawsze przywalą w jakąś przeszkodę? Dlatego, że każdy facet powie kobiecie, że 21 centymetrów to jest tyle. I takie samochody, które muszą po pierwsze na przykład dobrze pociągnąć przyczepę. Nie, widziałem twój wzrok. Przyczepę. Dzisiejszy program jest dla nas pewnym kłopotem, bo to jest jak próba opowiedzenia czegoś wyjątkowego, czegoś pozytywnego, czegoś dobrego o osobie, o dziewczynie na przykład, która niczym specjalnym się nie wyróżnia, nie jest najpiękniejsza, najmądrzejsza, najlepiej ubrana. No ale potrafi gotować, no. Potrafi gotować, ma zeza pryszcze i zajęczą wargę, ale za to nie ma nogi, no coś takiego. I lewy cycek na niego kładzie, rusaj się, rusaj. Rafał, ale powiedz mi, czy ten samochód ma coś wspólnego z takimi tabletkami w tym samym kolorze? Hulk, czy możesz się zapiąć? Może się mylę, ale w Mad Maxie chyba było trochę cieplej. Nadal nic nie rozumiem. A oglądałeś w ogóle Mad Maxa? Nie oglądałem, tylko 50 twarzy Greya oglądałem. Jak to mawiają w przedszkolach i w więzieniach, zatkało kakao. Zostaniecie z nami, żeby zobaczyć kolejny odcinek, w którym pojawią się już dzikie, ryczące bestie, 12-cylindrowe potwory, półnagie tancerki, wiadra kokainy i Freddie Mercury, cudownie ożywiony dzięki kuracji Ireny Eris.